Zaczynamy z tej strony Jacek Siwko, po drugiej stronie Jagoda Gola Owczarek. Cześć Jagodo. Cześć. Cześć Jacku, witam wszystkich. Zacznijmy tak może tradycyjnie, kilka słów o tobie i pojedziemy z dalszymi tematami. No to tak jak mówiłeś, nazywam się Jagoda Gola Owczarek. Większość mnie kojarzy z marki Jagoda Owczarek Fotografia i Jagoda Owczarek Sensualnie. Przede wszystkim zajmuję się fotografią ślubną i fotografią kobiecą. To są takie dwa nurty, które mnie najbardziej jarają, że tak powiem, i interesują. Ale też nie obca mi jest tam fotografia rodzinna czy fotografia ciążowa. Generalnie pochodzę z małego miasteczka pod Krakowem, Sułkowic. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie słuchają z tych okolic. Od najmłodszych lat, no wydaje mi się, że miałam tam jakieś trochę zacięcie artystyczne. Trochę śpiewałam, trochę tańczyłam, ale równocześnie też grałam w piłkę ręczną. No i na pewnym etapie mojego życia już musiałam po prostu wybrać, czy będzie to droga artystyczna, czy bardziej sportowa. No i na tamten moment wybrałam piłkę ręczną. No i docelowo skończyło się tak, że grałam zawodowo 15 lat. Skończyłam Akademię Wychowania Fizycznego. Grałam też na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. No ale po czasie w sumie okazało się, że czegoś tam jednak w tym moim życiu brakuje. No i odezwała się trochę ta strona artystyczna. No i w sumie w 2008 roku urodził się mój syn Marcel. No jak każda mama chciała mu robić jakieś fajne zdjęcia. No i tak to się zaczęło. Kupiłam pierwszy aparat, poszłam na pierwszy kurs fotograficzny akurat wtedy w Warszawie. No i mega zajarał mi temat i po prostu popłynęłam w tym temacie. Tak to się zaczęło. A jak sprawdzałem informacje na twój temat, to też znalazłem taką informację, że kształciłaś się w szkole też w Katowicach, tak? Fotograficznej? Tak. Był taki epizod. To była dwuletnia szkoła policjalna. Tak poszłam do niej już po studiach, czyli tak trochę śmieszniej naokoło. Znaczy szkoła, ciężko mi powiedzieć coś na ten temat z tego względu, że ja wtedy byłam tak naprawdę na początku swojej drogi, czyli niewiele wiedziałam o fotografii. W szkole fotograficznej przywiązuje się tę dużą wagę do takich tematów trochę bardziej technicznych, jakieś, nie wiem, wiązania fizyczne, chemiczne, jakby mnie to mało interesowało. Wiadomo, coś tam fotografowaliśmy, ale były to takie jakby początki, więc ani nie mogę komuś doradzić, ani odradzić, bo każdy ma swoją drogę. Mnie bardziej rozwinęły moje własne jakby projekty fotograficzne, czyli chodzenie i fotografowanie, tak? No i to było takie... Szkoła no tak jakby do czegoś mnie przygotowała, ale w małym stopniu, w ten sposób. Mogę powiedzieć to, że pozwoliła mi, jakby wtedy mogłam sobie wziąć dotację, dlatego, że miałam już jakiś papierek, jeśli chodzi o fotografię. I w tym mi pomogła, aczkolwiek ja idąc do tej szkoły wcale o tym nie myślałam. To jakby działo się swoim tokiem. A to też jest czasami taki moment, w którym jeszcze możesz pozbierać myśli, że już tutaj robisz jakąś szkołę, czujesz się, że idziesz w jakimś konkretnym kierunku, ale jeszcze masz czas, żeby się zastanowić, czy to jest akurat ta droga, którą chcesz kroczyć. No tak, masz rację. No, trochę tak jest. Jak wpadłaś na to, że możesz robić zdjęcia kobietom? Wydaje mi się, że jakby to, jak teraz się nad tym zastanawiam, to chyba było od samego początku tak się działo, bo jak zaczęłam fotografować, to jak większość pewnie z fotografów 10 lat temu nie było takiego dużego dostępu do wiedzy, warsztatu, wszystkiego trzeba było szukać w internecie. I była taka grupa, dalej jest Max Models, na której tam, wiadomo, zrzeszali się fotografowie, wizażyści i modelki. I zaczęło się od tego, że po prostu zaczęłam zapraszać dziewczyny na sesje. Chciałam się po prostu uczyć. No i te kobiety od samego początku były ważne w mojej fotografii. Od tego po prostu się zaczęło, ale dopiero teraz jakby sobie to uzmysłowiłam i po czasie dopiero przyszły jakieś zlecenia ślubne, rodzinne. No, ale zaczęło się od kobiet, tak naprawdę. No, ale kobiety to jest taki dosyć skomplikowany temat. Zanim włączyliśmy nagrywanie, to ja ci opowiedziałem historię o mojej mamie, która się czesała. To może opowiem, żeby słuchacze też byli zaznajomieni. I ja zapytałem mamy, mamo, co ty robisz? No, ona mówi, że no, nie widzisz, przecież czeszę się. A ja mówię, no, ale gdzie ty idziesz? Ona, do internetu. No i ja tak, oczywiście to mama była moim jakimś tam pierwszym obiektem, który się obserwuje i analizuje, jeżeli chodzi o psychikę, a później inne kobiety się spotyka w życiu. Natomiast właśnie się zastanawiam, to przy tej skomplikowanej naturze kobiety, jak dotrzeć do jej takiej prawdziwej natury, jak ją pokazać? I tutaj taki temat, czy kobietom jest łatwiej przez to, że są same kobietami, zrozumieć swoich modeli? Jak ty to odbierasz? Znaczy, zdecydowanie wydaje mi się, że no, kobieta ma troszeczkę inne spojrzenie na kobietę niż mężczyzna. Mężczyźni patrzą na nią troszeczkę przedmiotowo. Znaczy, nie chcę, żebyście to źle odebrali, to nie o to chodzi. No, to jest kwestia jakby seksualności kobiet i mężczyzn, tak? Kobiety trochę
bardziej patrzą sercem, faceci no w inny sposób. Jeśli chodzi o moją fotografię sensualną, to ja fotografuję kobiety w taki sposób, jakbym ja sama chciała zostać sfotografowana. I wydaje mi się, że to jest też klucz tego wszystkiego. Ja bym chciała, żeby kobiety na moich zdjęciach czuły się po prostu piękne, żeby to były ich najlepsze zdjęcia w życiu. I podchodzę tak do każdej sesji. I wydaje mi się, że to jest ten klucz, którym się kieruję. Znaczy nie robię tego specjalnie, to jakby nie myślę w ten sposób, zapraszając kogoś na sesję, ale staram się też zawsze jakby w pewien sposób zaprzyjaźnić z tą osobą, którą fotografuję. Jakby to jest dość duże słowo, zaprzyjaźnić, ale zrozumieć ją i chcę, żeby jej było przyjemnie na tej sesji. Jeśli tak będzie, jeśli stworzymy tą fajną taką i przyjazną atmosferę, to dziewczyna na pewno się przy mnie otworzy. Jak będzie jej miło, to sesja też po prostu fajnie wyjdzie. I wydaje mi się, że to jest takie najważniejsze, żeby poczuć... No a wiesz co, bo to jest taki temat, który już poruszałem w podcaście, między innymi właśnie w rozmowie z Zieniem, to już nie pamiętam, który to jest numer podcastu, ale zapytałem się właśnie jego o coś bardzo podobnego i tu jest, wydaje mi się, że ty zahaczyłaś troszeczkę o ten temat, bo to jest zawsze ta relacja damsko-męska i wiadomo, te osoby postronne myślą, że to jest w jakichś takich kategoriach, że tam jest jakiś podtekst w tych spotkaniach i tak dalej, ale Zieniu powiedział coś takiego ciekawego, że on wyłącza całą tę strefę i jemu chodzi o wyłapanie takiego krótkiego momentu, jakieś, to jest takie spojrzenie, to coś jest nawet nierealistycznego w tych zdjęciach kobiet, które on tworzy, że to jest taki wypracowany moment. A ty powiedz coś trochę o tym swoim procesie, jak ty pracujesz z kobietami, jak to mniej więcej wygląda tak z twojej perspektywy, jeżeli chodzi o uzyskanie tego końcowego efektu na zdjęciu. Do mnie przychodzą przede wszystkim kobiety w różnym wieku, w różnym rozmiarze, z różnym bagażem życiowym i przede wszystkim ja zaczynam od tego, że już na samym początku staram się stworzyć jakąś fajną relację nawet w mailu, bo chciałabym, żeby od samego początku poczuły się bezpieczne i żeby wiedziały, że nie idą stricte do fotografa, który po prostu obcyka, z nich zrobi w godzinę kilka zdjęć i tyle, tylko żeby poczuły, że idą do kogoś, dla kogo jakby ta sesja też jest ważna. Bo dla mnie kobieta po prostu sama w sobie jest bardzo ważna. Dla mnie człowiek jest ważny i myślę, że to też widać na moich zdjęciach, zarówno na zdjęciach ślubnych, jak i na zdjęciach sensualnych, bo mimo tego, że to są dwie dziedziny fotografii, to w mojej fotografii one się bardzo łączą, bo też w fotografii ślubnej bardzo dużo, znaczy zwracam uwagę na kobiety i chcę, żeby kobieta czuła się pięknie na zdjęciach i to samo jest w kwestii sensualnej. Ja zazwyczaj robię też w ten sposób, że zapraszam już dziewczyny do siebie. Znaczy chcę, żeby makijażystka była u mnie i robiła makijaż kobiecie. A dlaczego? Dlatego, że ja mam wtedy ten czas i tą godzinę na to, żeby ją poznać, żeby z nią porozmawiać, żeby ona troszeczkę otworzyła się przy mnie, bo wiadomo, że przychodzi do mnie osoba całkiem obca, której ja w ogóle nie znam, ona też mnie w ogóle nie zna i kwestia też tego, żeby ona się otworzyła przede mną, ja też muszę jej coś o sobie powiedzieć i jakby nie robię to sztucznie, bo często z tych rozmów wychodzą takie sytuacje, że nawet ja jestem zaskoczona, bo to też jest kwestia tego, że nie tylko ja jej coś daję, jeśli chodzi o zdjęcia, ale ona mi też bardzo dużo daje. Jeśli chodzi o samą relację i u mnie na zdjęciach wydaje mi się, że ta relacja jest kluczowa, która wywiązuje się już na samym początku. Ja wtedy ją poznaję, wiem jaka jest, wiem czego oczekuję, wiem jakich zdjęć chcę. Oczywiście te moje zdjęcia są takie moje, tak? Czyli ja szukam w kobiecie takiej sensualności, trochę ulotności. Nie chcę, żeby te zdjęcia były erotyczne. Ja chcę, żeby one były... bardziej pokazywały tą taką ulotną chwilę, tą taką sensualność kobiety, bo łatwo jest pokazać, nie wiem, nagie ciało, które od razu przyciągnie. Trudno jest jakby pokazać to, że kobieta jest taka delikatna, a zarazem kobieca. Tak mi się wydaje, no ja jakby w ten sposób patrzę, może nie umiem tego jak tak dobrze wytłumaczyć, ale ja też przede wszystkim patrzę, tak jak ci mówię, na kobiety, robię im zdjęcia tak, jak sama bym chciała na tych zdjęciach wyglądać i wydaje mi się, że to jest takie ważne. Dla mnie przynajmniej. A powiedz mi, jak to się dzieje, że ty pokazujesz na tych zdjęciach dużo, ale nie za dużo?
Masz jakieś, masz, czujesz, że jest jakaś taka w fotografii sensualnej granica? Tak, znaczy granica. No bo powiedziałaś coś takiego, że chcesz, żeby te zdjęcia pokazywały w pewien sposób kobietę, ale że nie były na przykład erotyczne. O, w ten sposób. Znaczy tak. I na tym mi zależy. Znaczy zależy. To jakby to jest taka cienka granica, o której ty mówisz, bo ja nie pokazuję takich, znaczy nie robię zdjęć hardkorowych. Bardzo często do mnie piszą, nie wiem, nawet mężczyźni, że chcieliby wysłać swoje kobiety, albo dziewczyny, które marzą o takich zdjęciach, ale takich bardziej, takich mocnych. Ja takich zdjęć nie robię, bo tego nie czuję. Powiem ci szczerze, nawet ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ze względu na to, że te zdjęcia, które ja robię, one są po prostu takie moje, jakby nie myślę o tym, żeby coś pokazać więcej albo mniej. One się po prostu dzieją. Więc ja nie umiem tego rozgraniczyć, bo ja też, moim zdaniem, często jest tak, że nie wiem, czy ty też tak masz i czy słuchacze tak mają, ale jak patrzą na dane zdjęcie fotografa, to bardzo widzą charakter tej osoby. To jest też często w zdjęciach... Fotografującego, tak? Tak, fotografującego, zdecydowanie. Ja mam takich znajomych, którzy są bardzo energiczni, często się śmieją i patrząc na ich zdjęcia, one takie po prostu są. A mam osoby, które są takie nostalgiczne, są trochę melancholijni i te zdjęcia dokładnie ich pokazują. Więc po prostu ta fotografia, którą ja robię, bardzo odzwierciedla to, co we mnie siedzi. Tak mi się wydaje, więc ciężko mi jakby wytłumaczyć, dlaczego i jak to się dzieje. Mhm. Chyba zaczynam to rozumieć, bo widziałem taki film przedstawiający ciebie. W zasadzie to pomyślałem, że to jest taka troszeczkę reklamówka tego, co ty robisz, ale ty też tam byłaś pokazana w ten sposób, jak gdyby nawiązujący do zdjęć kobiecych, które robisz. Nie wiem, czy sobie przypominasz taki ten film. A w tej wojnie? Nie. To był taki zrealizowany dla ciebie. Tak, wiem, mówisz o tym. I ty tam jesteś? Tak, jakby ktoś nie wiedział, to pomyślał, aha, to jest jakaś tam dziewczyna, którą ten fotograf, czy ta pani fotograf fotografuje, czy to jakiś taki ten... Tak, ale to byłaś ty. Tak, wiem, no nie? No, no tak, to... wiesz co, to też była fajna sytuacja. Kwestia była tego typu, że zostałam zaproszona właśnie jako prelegent na zlocie fotografów i tak w sumie się zastanawiałam, no wiadomo, tam jest godzina, co tam powiedzieć o sobie i stwierdziłam, że jakby taki krótki film też może troszeczkę bardziej o tym opowie, bo mi jest ciężko mówić o takich rzeczach, ale wizualnie, jeśli coś komuś zobrazujesz, to jest troszeczkę łatwiej i jakby też 22 zrobiliśmy ten film, ja bardzo też dziękuję za to, że on wyszedł jak wyszedł, bo mieliśmy taką nić porozumienia i jakby mało musiałam mówić, ale oni też wiedzieli dobrze, jak to pokazać, tak? I na tym, no, dobrze, że o tym mówisz, bo jakby myślę, że to jest sens w tym, że to trochę pokazuje to, jak ja fotografuję. Mhm. A wydaje mi się, że my trochę tak za szybko pogalopowaliśmy. Ja chciałem zapytać właśnie, jak ty rozumiesz fotografię sensualną? Czym ona jest dla ciebie? Co właściwie charakteryzuje tego typu zdjęcia? Jak ty je, że tak powiem, z czym je utożsamiasz? Jakbyś mogła w kilku słowach właśnie powiedzieć dla takich osób, które no może jeszcze też nie miały nigdy do czynienia z taką fotografią sensualną, bo sam termin to myślę, że nie jest aż tak popularny. Mm-hmm. Znaczy wydaje mi się, że to jest taki dość trudny rodzaj fotografii. Znaczy kiedyś, jakiś czas temu wydawało mi się, że to jest łatwe i proste, dlatego że ja to po prostu widzę. Nie wiem, idę na sesję, mam dziewczynę, widzę światło, wiem, jak ją sfotografować, jakby... Nie widzę w tym trudności, dla mnie nie jest to trudność, ale ktoś mi ostatnio powiedział, akurat Karolina, którą serdecznie pozdrawiam, która była u mnie na warsztatach ostatnio, że to jest bardzo trudne, że ona w życiu się nie spodziewała, żeby patrząc na kobietę trzeba widzieć tyle rzeczy, czyli nie wiem, ręka, tu noga, tu jak się ustawić, tu popatrz i jakby dla mnie jest to bardzo naturalne, a dla innych osób jakby ciężko wyłapać te rzeczy, bo chodzi o to, żeby tą kobietę w piękny sposób złapać, ale też umiejętność ustawienia tej kobiety jest bardzo ważna. Jakby pokazania jej atutów, a ukrycia
tych rzeczy, które nie do końca chcemy, żeby były pokazane. Bo też jest ważne to, że przychodzą do mnie, tak jak mówiłam wcześniej, przychodzą do mnie kobiety w różnych rozmiarach, w różnym wieku. I wiadomo, że super fotografuje się piękne dziewczyny o krągłych ciałach, które są idą i są seksowne, tak? Więc generalnie praktycznie nic nie musisz robić, ale jak nie fotografuję modelki. Oczywiście na warsztatach biorę dziewczyny, które są ponętne, fajne i później dobrze fotografią, pokazać te zdjęcia na stronie, żeby przyciągnąć potencjalne klientki. Ale jeśli przychodzą do mnie dziewczyny, które zwykłe kobiety, w cudzysłowie zwykłe, bo każda jest niezwykła, to ja muszę ukryć to, co jest, to, czego one się wstydzą i czego nie chcą pokazać. I jakby wydaje mi się, że trudność fotografii kobiecej polega na tym, żeby te dziewczyny wyglądały jak modelki, no. I one też trochę tego ode mnie, wydaje mi się, że trochę ode mnie oczekują. I to jest taka trudność w tej fotografii, o której ja wcześniej, powiem ci szczerze, w ogóle nie myślałam i w ogóle nie wiedziałam, bo jak ktoś do mnie przychodzi i mówi, wiesz co, dobra, to zróbmy warsztaty z fotografii sensualnej. Ja zawsze mówiłam, ale to przecież jest takie proste, co ja mam wam pokazać? No, masz dziewczynę i musisz ją dobrze sfotografować. A dopiero teraz widzę, że to jednak jest jakaś trudność. Znaczy, bo w ogóle fotografia sensualna jest na tyle specyficzna, że tak jak mówiłam wcześniej, naprawdę musisz trochę poznać tą osobę, którą fotografujesz. Wiadomo, że przez godzinę nie jesteś w stanie dokładnie o niej się dowiedzieć, ale dziewczyny przychodząc na taką sesję poniekąd bardzo się otwierają, bo też pokazują mi swoje kompleksy, mówią mi o swoich, o rzeczach, które się wydarzyły. Dziewczyny są po różnych przejściach, po rozwodach, są po chorobach różnych. I jakby wydaje mi się, że bardzo często taka fotografia jest dla nich terapią. I dlatego to jest bardzo odpowiedzialna fotografia moim zdaniem. Też zdecydowanie. To nie jest takie proste hop-siup, jak nam się wydaje. Czyli to pozornie łatwe zajęcie, nagle zrozumiałaś, że to jest jednak tam powiedzmy kompleksowość gdzieś ukryta w tej fotografii. Chciałem zapytać o kompleksy, a ty właśnie już przed chwilą powiedziałaś. To jest tak, że wszystkie te kobiety się otwierają na ciebie, czy czasami masz jakieś takie problemy, żeby dotrzeć do wnętrza, w sensie co tam w duszy gra? Wiesz co, jakby nie przypominam sobie, żeby była taka sytuacja, że miałabym bardzo zablokowaną dziewczynę. Znaczy na początku tak, na początku wszystkie są bardzo zestresowane i zablokowane, bo one nie wiedzą, one mnie nie znają, nie wiedzą do kogo przychodzą, ale kluczem jakby w tym wszystkim jest po prostu otwartość i moja empatia. I jeśli ktoś w ogóle zastanawia się na tym, żeby robić fotografię sensualną i fotografię kobiecą, to musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest na to gotowy. Bo to naprawdę nie jest takie proste. To znaczy, co masz na myśli, tak mówiąc, gotowość? Znaczy, powiem ci tak, ja tak naprawdę w ciągu jednego dnia jestem w stanie zrobić tylko jedną sesję kobiecą. Wiem, że są osoby, które no, nie wiem, robią sesje rodzinne, czy sesje rodzinne, ciążowe i potrafią, nie wiem, trzepnąć 4 sesje w ciągu jednego dnia. Ja nie byłabym w stanie tego zrobić, dlatego że mnie sesje kobiece wyczerpują nie fizycznie, ale zdecydowanie emocjonalnie. Znaczy, brzmi to tak trochę jak horror, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że ja jakby naprawdę wchodzę trochę w skórę tych dziewczyn i jakby utożsamiam się z nimi, ich problemami, rozmawiamy często na różne tematy naprawdę i bardzo dużo dowiaduję się też na tych sesjach o tych dziewczynach i są naprawdę czasem bardzo przykre sytuacje, które wychodzą na wierzch. I wydaje mi się, że te sesje są też dla nich, tak jak wcześniej mówiłam, taką terapią i pomagam im w pewnych kwestiach. No ja nie chcę tutaj jakby idealizować, że ta sesja w ogóle jest nie wiadomo czym, aczkolwiek wydaje mi się, że naprawdę wielu osobom pomogła. Masz takie wiadomości takie zwrotne, tak? Po tym jak otrzymujesz. Dokładnie tak. A w jaki sposób ty przekazujesz zdjęcia? Ja wysyłam zdjęcia cyfrowo i odbitki.
Aha, i co, i masz sposób. Tak, że one piszą, dzwonią? Jak to się odbywa? Znaczy, odbitki odbierają osobiście, jakby. Aha, to w ten sposób. I wtedy, tak? Masz taki moment, znaczy, żeby zaczepić te dziewczyny i porozmawiać sobie. To nawet się dzieje już w trakcie sesji. Jakby po sesji już bardzo, nawet po sesji już... Czyli one przed zobaczeniem efektu. Tak, to jest właśnie najciekawsze i to jest super i mi to mega napędza w ogóle do działania, że one jeszcze nie widząc tych zdjęć mówią, Jagoda, to było mega doświadczenie, super, ja jestem pewna, że te zdjęcia będą świetne. I nie wiem, czy to już ma takie znaczenie dla nich ten efekt, znaczy na pewno ma, ale... W ogóle kiedyś była też taka sytuacja, że przyszła do mnie klientka, a propos jakby w ogóle mówię teraz tej atmosfery na sesji. Była u mnie klientka i mówi, że no była gdzieś tam na sesji rodziny u jakiejś fotografki i no i to mówi, że tak średnio jakby wspomina tą sesję. Ona jakoś tak średnio się zajmowała tym dzieckiem, jakby szybko rach, pach, 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 już po sprawie. I dostała później te zdjęcia i mówi, że zdjęcia są naprawdę fajne, są okej, ale... Ona patrząc na te zdjęcia nie widzi tego efektu. Ona pamięta atmosferę, która się tam wydarzyła na tej sesji. I jakby to jest klucz też działania i na wszystkich polach fotograficznych dla mnie, tak mi się wydaje. Moment, w którym my jesteśmy, robimy zdjęcia, czy ta sesja cała, ta atmosfera, która się wywiązuje wtedy na tej sesji, jest kluczowa, bo później patrzymy na zdjęcia i nie pamiętamy, pamiętamy te dobre momenty, które się zadziały, albo złe momenty, które się zadziały. Wydaje mi się, że to jest jakby takie dość istotne w ogóle w fotografii. Ja tak samo do tego podchodzę w fotografii sensualnej i w fotografii ślubnej. Mhm. Te zdjęcia przywołują emocje, stan tak, emocjonalny, bardzo. W jakim się... znajdowałeś no, patrz, podczas sesji. Na jakieś jak masz jakieś zdjęcie jakiekolwiek, nie wiem, gdzieś tam, to przywołują ci sytuację, gdzie byłaś, co jadłeś. No jakby, no, ja tak mam na przykład, patrzę na jakieś zapachy fotografie. Na przykład. Tak, zdecydowanie. No więc myślę, że to jest jakby taki klucz. Znaczy klucz, ja ciągle mówię klucz. No ale to nie, jest taki no to, klucz. Ale ja rozumiem, o co ci chodzi. To jest zdecydowanie... ważna sprawa, żeby sobie uświadomić, co tak naprawdę sprzedaje fotograf, bo tak. Większość pewnie osób myśli sobie, to tylko tę wizualną stronę, tylko te zdjęcia i to, jak one wyglądają. Nie, ja uważam, że absolutnie nie. Że to jest jakby, znaczy to jest ważna sprawa, ale znaczy może nie drugorzędna, równie ważna atmosfera i jak jest równie ważna jak efekt, no bo wiadomo, trzeba być profesjonalistą i oddać i zrobić dobrą robotę, tak, bo to też jest podstawa. Ale no atmosfera na takiej sesji jest bardzo ważna. Mhm. A czy masz jeszcze jakieś takie swoje sprawdzone metody podczas sesji? Bo ja na przykład zauważyłem, oglądając twoje zdjęcia, na przykład tam jakiś kieliszek stał w tle. Nie wiem, czy to było kwestia, że nie patrzysz, co tam w kadrze, czy to jest taki backstage trochę bardziej nie, w sesji? Nie, wiesz co, nie śmieję się, a śmieję się, bo bardzo często ktoś mnie o to pyta, ale powiem ci szczerze, że nie, chyba nigdy nie się. Ja nie mówię, że ty pijesz na sesji. Ale nie, dziewczyna, nie. Mhm. Nie, dziewczyna nigdy mi się nie upiła na sesji. Raz chyba po prostu w ogóle, nie, raz chyba piła wino. No ale i nie, raz nie, akurat nie ja trafiłem tego. Na to zdjęcie, tak? Być może. Aha. A czy być może to był rekwizyt do zdjęć? Tego nie wiem. Może tak było. Ale nie stosuję takich rzeczy. Bardziej rozmowa, nie wiem, jakieś tam kawa, herbata. Muzyka po prostu, jakaś? Tak, zdecydowanie muzyka. Wiesz, chodzi o to, żeby ta dziewczyna dobrze czuła się na tej sesji i żeby to był dla niej przyjemny moment. I ja bym chciała, żeby, może to jest dużo powiedziane, ale żeby ta sesja była jedną z fajniejszych rzeczy, jakie dla siebie w życiu zrobiła. Dlatego jakby też dla mnie, no tak właśnie, jak mówiłam wcześniej. No właśnie dla siebie, to przyczepię się tak. Do tego słowa, czy uczepię się tego słowa raczej, bo... Ty też, poczekaj, ja się tutaj będę posiłkował cytatem, bo ty powiedziałeś, że najczęściej dziewczyny mówią, że robią to dla jakiegoś tam swojego faceta, dla męża na przykład, a ty mówisz, że najlepszy efekt będzie wtedy, kiedy one będą miały taką świadomość, że one robią to dla siebie, tę sesję, tak? Tak. To jest prawda? Jakbyś mogła rozwinąć troszeczkę? Znaczy, akurat ty chyba przytaczasz to, co ja mówiłam dwa lata temu, ten wywiad w TVN-ie chyba był. Wtedy tak mi się wydaje, że stąd to wziąłeś. Nie?
Nie będę zdradzał. Masz swoje źródła. Tak jest. Moi informatorzy mi po prostu donieśli. Okej. W każdym razie, znaczy, powiem ci, że tak naprawdę przez ten czas też troszeczkę się zmieniło jakby w mojej fotografii i też proszę, proszę. Wydaje mi się, że też jakby zmieniło się troszeczkę podejście kobiet do samych zdjęć. Jakby wiem, że to jest niby krótki czas, ale kobiety są teraz trochę bardziej świadome. Mimo tego i tak zawsze jak przychodzą do mnie na sesję, to pytam, dlaczego przyszłaś do mnie na sesję, co się do tego skłoniło? Jeśli dziewczyny mówią mi, że no chciałabym zrobić chłopakowi prezent, no to zawsze staram się im powiedzieć, że ta sesja musi być przede wszystkim dla nich, że, bo taka jest prawda, jeśli my będziemy się czuły dla siebie ważne, mimo że nie jesteśmy idealne i nasze ciała nie są idealne, to wszyscy, którzy są wokoło, będą nas takimi widzieć. I staram się jakby to im zawsze powiedzieć. I też się jakby zdarzają takie sytuacje, że dziewczyny do mnie piszą maile i mówią, że no robią to dla chłopaka, ale że nie do końca, wiedzą, że jakby trochę się wstydzą, ale jakby nie do końca czują. I ja wtedy zawsze im piszę, to słuchaj, przemyśl to jeszcze, zastanów się nad tym, jakby nie napieram, żeby one przyszły do mnie na decyzję, dlatego że chcą robić dla kogoś. I zawsze im piszę, słuchaj, jeśli stwierdzisz, że to jest twój czas i że chcesz to zrobić dla siebie, to wtedy do mnie, napisz do mnie i coś ustalimy. Bo wiem, z doświadczenia wiem, że te sesje wyglądają całkiem inaczej. Te, które robi się dla kogoś, a te, które robi się dla siebie. Mhm. A jaka jest różnica? Te dziewczyny, które robią to dla kogoś, są przede wszystkim mniej świadome. Ale mniej świadome czego? Ta swojego ciała? No bo nawet nie chodzi o że swojego ciała, ale tak jakby nie do końca wiedziały, dlaczego my to robimy. Tak, że jakby mi ciężko mi to tobie wytłumaczyć. Czy są mniej obecne duchem podczas pozowania? Można nawet tak określić? Może nie duchem, ale jakby chcą to bardziej odbębnić. Mhm. O, w ten sposób, wiesz, żeby to zrobić, Czyli mniej współpracują z tobą. Mniej się angażują. O, może w ten sposób. Mniej się angażują na sesję, bo tak naprawdę sesja kobieca, to powiem ci tak, to co robi fotograf, to jest moim zdaniem 50% tego, znaczy to jest, najważniejsze jest to, że my musimy razem współpracować i razem tyle samo dać, tyle samo ona daje od siebie, co ja. I zawsze to mówię dziewczynom, że one muszą mi się bardzo zaangażować w tą sesję i troszeczkę odsłonić i pokazać tą swoją sensualność, bo to jest też bardzo ważne. Bo jeśli przyjdzie do mnie zablokowana kobieta, która nie ma świadomości swojego ciała w ogóle, chociaż przychodzą też takie, i naprawdę wyciskam z nich wszystko, znaczy to, co najlepsze. Oczywiście lepiej je układam, są pewne techniki ułożenia ciała, żeby one wyglądały dobrze, bo wiadomo, są dziewczyny, które mają bardzo dużą świadomość swojego ciała, staną i wyglądają super, a są takie, które w ogóle nie potrafią jakby tego pokazać. I lepiej oczywiście takie dziewczyny, ale dużo łatwiej mi jest pracować z dziewczynami, które wiedzą, po co przychodzą, które chcą mieć fajne foty i które słuchają to, co do nich mówię i jakby rozluźniają się na tej sesji i puszczają po prostu, puszczają im wszystkie jakby takie klamry, które mają zapięte, tak? Jakby idzie wszystko swoim tokiem. I zdecydowanie są to kobiety, które robią to, przychodzą tu po to, żeby zrobić coś dla siebie. Mhm. Czyli jakby udokumentować... Tak, zakończyć na przykład pewien etap, albo rozpocząć pewien etap w życiu. Jakby bardzo często mi się zdarza, że te sesje jakby są pewnym... To czekaj, to w takim razie sesja sensualna jest dla kobiet pewnego rodzaju rytuałem? Tak można określić? Nie. No bo mówiłaś, że kończysz etap, to zwykle jest tak w życiu, czy w różnych kulturach, że jest taki rytuał przejścia, wiesz o co chodzi, że na przykład matura jest tam przejściem w stan jakiegoś tam dorosłości czy coś. Znaczy, wiesz, no tak, chociaż powiedziałam nie, ale w sumie tak zastanawiając się, no może i tak.
Może i tak, jakby teraz mi to trochę uzmysłałeś. Być może tak jest, no. No to znaczy, tak... wiesz, no mi jest jakby łatwiej to analizować z zewnątrz, no, bo być ja może, oczywiście, nigdy nie robiłem takich sesji, wręcz ośmielam się stwierdzić, żebym nie był w stanie nawet, bo wydaje mi się, że to jest zupełnie nowy zestaw umiejętności, który musisz nabyć. A ty tak skaczesz... z jednej dziedziny w drugą, powiedz mi, czy to, że masz doświadczenie właśnie zarówno w fotografii sensualnej, jak i tam ślubnej, wiem, że też fotografowałaś rodziny, noworodki, to ci jakoś pomaga? Znaczy, no, powiem ci tak, ten, kto fotografował śluby parę sezonów, kto może nazwać się fotografem ślubnym, bo nie mówię o kimś, kto zrobił 4 śluby, a zrobił ich kilkadziesiąt, wydaje mi się, że może stwierdzić, że jakby widział już wszystko. Fotografia ślubna jest tak wymagająca, przede wszystkim pod względem oświetleniowym, my musimy znaleźć się we wszystkich warunkach, czyli w ciemnego kościoła do jasnego, na zewnątrz wychodzimy, no mamy różne małe pomieszczenia, wielkie, ogromne pomieszczenia, no naprawdę jest to fotografia, która jest bardzo, ale to bardzo, dobra, wróć. Wymaga wszechstronności, tak? Dokładnie, wymaga wszechstronności. I mi to bardzo dużo pomogło. Bardzo dużo. I wydaje mi się, że teraz wejdę do każdego pomieszczenia. Jestem też w stanie, jeśli chodzi o nawet o kwestie, nie, zostawmy kwestie techniczne, a weźmy w kwestię jakby człowieka. To też bardzo mi pomogło, wydaje mi się, w tej fotografii sensualnej. Ze względu na to, że no... Na ślubach spotykasz różnych ludzi, masz różnych klientów i z każdym się też musisz dogadać jakby poznajesz też różnych ludzi. No, dla mnie fotografia ślubna to jest tak jakby wyjściem z tej ogromnej strefy komfortu. Więc jakby już te pozostałe inne sesje są konsekwencją tego, co się po prostu dzieje. Ja uwielbiam fotografować śluby. Jest naprawdę moja ukochana dziedzina fotografii. Fotografia sensualna również. Znaczy one jakby są obok siebie. Obie równie kocham, naprawdę. Ale śluby dały mi ogromnie dużo. Ze względu na o taką naukę, o świadomość. Bardzo dużo mi dały. A w skali trudności to mówisz, że jest łatwiej kobiety fotografować niż śluby? Bo jak powiesz, że tak, to tutaj chyba spadnę z krzesła. No, zdecydowanie tak. Znaczy kwestia jest też taka, że ja w ogóle bardzo, ja uwielbiam fotografować śluby. Dla mnie nie ma czegoś takiego, że nie wiem, idę i się stresuję. Ja po prostu wychodzę i jestem w swoim żywiole, biegam, skaczę, wiesz, no, uwielbiam to robić. Jeśli chodzi o, to jest troszeczkę inna fotografia, bo tu wiesz, nie muszę się psychicznie tak skupiać na tej jednej osobie. Śluby są takie, że ja idę, fotografuję co chcę, chodzę gdzie chcę i jakby jest to bardziej komfortowe pod względem samego tego dnia. Jeśli chodzi o zdjęcia kobiece, to ja muszę się tego bardziej nawet nie przygotować, ale psychicznie, tak, skupić się. Psychicznie mi się wydaje, psychicznie bardziej fotografia sensualna mnie eksploatuje od fotografii ślubnej. Psychicznie. Ale jeśli chodzi o techniczne kwestie, no to fotografia ślubna jest trudniejsza od fotografii sensualnej. Dlatego, że no tu masz, ja mam swoje studio teraz, że wiem gdzie ją ustawić, wiem jak światło pada, więc wiem z której strony jak pokazać jej plusy, ukryć minusy. Więc technicznie w fotografii sensualnej jest zdecydowanie łatwiej. Już teraz po tylu latach fotografowania, tak? Wydaje mi się, że w każdym miejscu, nawet w ciemnej dupie jestem w stanie sfotografować kobietę, żeby wyglądała dobrze. No. Zabrzmiało dwuznacznie, skoro mowa o fotografii o sensualnej. A wiesz co? Zapytam się może tak przewrotnie, ale czy ty oglądasz zdjęcia sensualne wykonywane przez mężczyzn? Znaczy... Wiesz co, powiem ci szczerze, że w ogóle na samym początku drogi, no to wiadomo, że jakby i w fotografii ślubnej i w kobiecej było tak, że jakby inspirowałam się różnymi fotografami. Mm-hmm. Jakby też polecam to robić, bo to nie jest kwestia tego, że kogoś kopiujemy, ale podglądanie kadrów, sposobu patrzenia, sposobu ogrania światła jest fajne i jest ważne. I
Ale powiem szczerze, jeśli chodzi o... Nie mam jakby rozgraniczenia mężczyzny kobiety. Tak naprawdę w Polsce nie jest zbyt dużo osób, które robią to dobrze. Ja nigdy jakby też nie inspirowałam się jakimiś kadrami z jakichś szczególnych osób. Nie mam czegoś takiego. Podobały mi się oczywiście zdjęcia, ale nie wiem, czy zauważyłeś, ale jeśli chodzi o fotografię sensualną, to pokazywane są przede wszystkim zdjęcia modelek, tak? Dziewczyn, które wyglądają pięknie i gdzie byś ją nie postawił, to wygląda super sexy, tak? Nawet jak nie do końca jest ustawiona w taki sposób, który jest dobry według mnie na przykład, bo ja widzę różne rzeczy. Widzę łokcie, pachy, kolana, mnie to dobija po prostu jak fotografa. Ale to jest moje podejście do fotografii takiej sensualnej. Widzę, że bardzo często wrzucają jacyś fotografowie zdjęcia czy fotografki i dla mnie technicznie po prostu to leży i płacze, ale nie chcę też się tutaj pokazywać na nie wiadomo kogo, absolutnie nie. Tylko jakby to jest moja wrażliwość patrzenia na jakby ale jak każda dziedzina fotografię. Ma, każda dziedzina fotografii ma takie swoje właśnie, powiedzmy może nawet czasami niepisane zasady, na które się zwraca uwagę analizując. I ostatnio jak rozmawiałem z Beatą Baran, to ona powiedziała taką ciekawą w sumie rzecz. Zaobserwowała, że klienci mają coraz większą świadomość tego, jak powinny wyglądać zdjęcia. Tu akurat była mowa o zdjęciach noworodkowych, dlatego że sam fakt przebywania na Instagramie, który jest aplikacją skupioną tylko i wyłącznie na zdjęciach, to automatycznie, kiedy my szukamy jakiegoś fotografa na przykład, który się zajmuje tym i tym, no to już sam algorytm nam proponuje w tej takiej strefie eksploruj podobne zdjęcia. I w tym momencie, jak się już opatrzysz, najczęściej no, to są według tych algorytmów dobierane jakieś tam powiedzmy najbardziej popularne zdjęcia czy jakichś fotografów, którzy mają dużo śledzących i automatycznie oglądasz te zdjęcia wyidealizowane czy idealne. Tutaj na przykład jak ty mówisz o fotografii sensualnej, no to będzie to zbiór fotografii sensualnych i w tym momencie jak ty się napatrzysz na tych mistrzów światowych, to wejdziesz na profil jakiegoś fotografa, powiedzmy tutaj na jakimś tam początkującym poziomie i od razu te, widzisz te pachy, te coś tam, co powiedziałeś, nie? No pachy mi spędzają sens. No to ciebie teraz dobijają, a pomyśl sobie o takich klientach, którzy już też zaczynają czaić bazę, no nie? Którzy już trochę spędzą tylko, czasu. Tylko powiem ci tak, klient patrząc na osoba, która jakby nie ma doświadczenia w tym, ona patrzy na zdjęcie i ona widzi, że coś jest nie tak, ale nie wie co. To fotografowie też niektórzy tak mają. Czyli wiesz, to nie jest kwestia, że on mówi, o, pacha jest wielka. Nie, on po prostu patrzy, pokażesz mu dwa zdjęcia, lepsze, w cudzysłowie nasze, lepsze i gorsze, i on wie, które jest lepsze, które jest gorsze. I powiem ci, że to samo dotyczy też fotografii ślubnej, bo wiele osób mówi, że klienci jakby nie są w stanie zauważyć różnicy. Klienci doskonale widzą różnicę, że jedno jakieś zdjęcie jest lepsze, drugie jest gorsze, tylko że nie są w stanie ci powiedzieć dlaczego. Nie potrafią tego nazwać. Tak, nie potrafią tego nazwać. Ale, jaka jest konsekwencja tego? No, oni może nie potrafią nazwać, ale do jednego fotografa pójdą, a do drugiego nie. Tak, oczywiście. I dlatego ja chcę mieć świadomych klientów i do takich zdecydowanie dążę. Więc my musimy pokazywać to, co nam się podoba. Bo jeśli my pokazujemy to, co nam się podoba, to tacy klienci do nas trafiają, czyli świadomi klienci, którzy chcą być sfotografowani w taki właśnie sposób, jak ty to pokazujesz. Bo często też się spotykam z takimi zdaniami, że no ja pokazuję to, dlatego że klient tego oczekuje i klient chce to zobaczyć. Nieprawda. Nigdy w życiu wtedy nie trafisz na swojego klienta. Nigdy. Bo nie pokazujesz czegoś, co jest zgodne z tobą. Ja już dawno to zrozumiałam i wydaje mi się, że to jest taka podstawa. Tak też ludzie mówią, że no do nich nie trafia ich docelowy klient. A dlaczego? Dlatego, że pokazują rzeczy, które no nie do końca im leżą. Jeśli będą pokazywać świadomie to, co im się podoba, dokładnie taki klient do nich wraca. To jakby trudno dyskutować z tą tezą. Ja też jestem tutaj za tym, że można w zasadzie do takiego docelowego klienta przemówić. Natomiast no też czasami jest tak, że te filtry ci nie zadziałają. Ale to już jakby jest też powiedzmy marginalny przypadek. A słuchaj,
Jedna taka charakterystyczna rzecz mnie zastanowiła, to co tutaj jak pisaliśmy przed rozmową. Napisałaś mi, że na konferencji, to zdaje się, że grupa fotografii ślubnej cię zaprosiła, mówiłaś o ciemnych stronach naszego zawodu. Jakie są ciemne strony zawodu fotografa? Znaczy, ja nie wiem, jakie są innych fotografów, wiem, jakie są moje. Ale z twojej perspektywy, tak, oczywiście. Znaczy, powiem tak. Jeśli chodzi, moja organizacja pracy po prostu leży i kwicze. Pozytyw jest taki, że ja naprawdę jestem, ja uwielbiam swoją pracę, jestem nią zajarana i myślę o niej w dzień i w nocy. To jest taki niby w cudzysłowie pozytywny aspekt tego wszystkiego. Negatywny jest taki, że nie potrafię sobie postawić granicy. Jeśli chodzi o nasze życie osobiste, no niestety nie wygląda to zbyt dobrze, dlatego że jakby nie widzimy tego, że pracujemy. I to jest bardzo... ja to dopiero widzę po czasie, tak? Po paru latach, że jakby trochę się w tym zagubiłam. I teraz oczywiście próbuję to troszeczkę odwrócić i dlatego mam swoje studio, do którego chcę przenieść komputer. Nie wiem, czy mi się to w ogóle uda, bo chciałabym pracować od godziny A do godziny B. Wiele osób mi mówi, że w pracy artystycznej nie jest to możliwe, ale chociaż chciałabym sobie jakieś takie małe ramy narzucić i poukładać sobie to w ten sposób, żeby być bardziej zorganizowanym. I myślę, że to jest brak organizacji wielu osobom w naszej branży. Dla wielu jest to taka rzecz trudna i ciężka w ogarnięciu. Mhm. Dla mnie na pewno jest. Nie wiem, czy to, czy ja usłyszałem to słowo, czy też ja je mam w pamięci z tego, co pisałaś, że tam w grę wchodzi też ten pracoholizm, że trudno jest... mój pracoholizm jest... Tak. Żeby ten dzwonek alarmowy tam gdzieś zadzwonił. Powiem ci szczerze, że mój pracoholizm został zdefiniowany, jak to powiedzieć? Zdiagnozowany. Mhm. Został zdiagnozowany, więc jestem pracoholikiem. Ale co, oficjalnie masz papier? Tak, oficjalnie. Nie, papieru nie mam, ale miałam zrobiony test. Aha, ale czekaj, to na jakimś portalu, czy ci mąż nie. Wystawił nie. zaświadczenie? Nie. Poszłam do specjalisty, żeby się po prostu dowiedzieć, czy tak jest. No i tak jest. Ale my też sobie nie zdajemy z tego sprawy, bo to na wielu polach ludzie tak mają i kwestia tego pracoholizmu jest taka, że ktoś jak mówi, jestem pracoholikiem, to wielu mówi, większość z nas jest pracoholikiem, ale to czasem jest naprawdę problem, bo ciężko sobie postawić tą granicę, kiedy przestać. Dlatego chcę się wynieść z komputerem z domu, bo ja bardzo często i pewno wielu z nas często tak ma, że... niby nie masz co robić i wieczorem o godzinie 20, a jeszcze obrobię tą sesję, a jeszcze miałam to wysłać do klienta, a jeszcze miałam wysłać parę maili i to się kończy półtora godzinnym siedzeniem na komputerze. Mhm. Tylko zerknę, tylko spojrzę. Ja w ogóle jestem też typem, który uwielbia obrabiać zdjęcia. Bardzo lubię to robić i ja mam aż na przykład takie motyle w brzuchu, jak wrzucam sobie jakieś zdjęcia i narzucę sobie swój presecik. Tu się narażę niektórym, ale od razu to zdjęcie dodaje po prostu, dostaje takiej mocy. I powiem ci, że ja wtedy mam takie uczucie takiej błogości po prostu w brzuchu. Nie umiem tego nazwać, to jest śmieszne po prostu, ale bardzo lubię to robić. I dlatego też jakby to, że daje mi to satysfakcję, to też jakby... staram się to często robić, więc jakby naprawdę muszę to ograniczyć i uciąć, żeby się ogarnąć, żeby pracować od godziny na przykład 8 do godziny 15, wyjść, może nie zapomnieć, ale zająć się jakimiś innymi rzeczami. Ale to też nie będzie łatwe zadanie, powiem ci. To będzie bardzo trudne zadanie. Bo jak widzę na przykład, ile czasu fotografowie spędzają na Facebooku, to się zastanawiam, kiedy w ogóle ktoś pracuje. No, to prawda. Też się narażam, ale trudno. Ale taka jest prawda, ale większość z nas ma z tym problem. Tylko o tym się też bardzo mało mówi. Mało się mówi. No, organizacja naszej pracy leży i kwicze. Taka jest prawda. Tylko jeszcze kwestia jest tego, że ja jakby z jednej strony nie mogę mieć do siebie pretensji o to, że tak jest i że tak było, dlatego że
tak naprawdę, jeśli bym tego nie robiła, nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem. No, znaczy ja nie wiadomo, nie chodzi o to, że ja tam nie wiadomo, gdzie jestem, ale jakby tak się wydarzyło, to się potoczyło, to się samo potoczyło. Jakby nie miałam nad tym kontroli i przez to, że uwielbiam to, co robię i moja praca sprawia mi ogromną przyjemność, ja nie czułam, że to jest jakieś coś, co mnie ogranicza, tak? Mhm. No kiedy się ma pracę taką związaną stricte z hobby, no to trudno jest jakby być zmęczonym tym, co się robi. No właśnie o to chodzi. A jeszcze z drugiej strony jest to, że sami ludzie nas nakręcają, wiesz, lajki, Jezu, super, ekstra, świetnie to zrobiłeś, jesteśmy wtedy podłechtani, jara nas to, no i ciężko jakby troszeczkę to przystopować, no. No oczywiście właśnie przychodzi pewien moment w życiu, gdzie u mnie taki moment przyszedł, że trzeba to ukrócić i powiedzieć, sorry, ogarnij się. No dobra, to poczekaj, to w takim razie pomówmy o tym. No to powiedziałaś, wybrałaś się do specjalisty, ale to tak wstałaś rano i pomyślałaś, nie, idę do specjalisty. No wątpię, że tak było. Weź trochę opowiedz, jak to było. Znaczy nie, no to jest właśnie kwestia samego przemyślenia, że są jeszcze inne rzeczy oprócz fotografii. I jakby też stwierdziłam, ale że bardzo sumienie, dużo... Ale to sumienie doszło do głosu, nie, czy co? Nie, wiesz co, chodzi też o to, że zaczęłam myśleć o tym, że ja bardzo dużo robię dla kogoś innego, że moja energia jest, też jest, wiesz, ja też jestem taką osobą, która bardzo angażuje się w pewne rzeczy i też angażuje się w historię różnych ludzi i też wydaje mi się, że jestem bardzo empatyczna, ale z drugiej strony jakby mało zwracam uwagę to co ja powinnam dostać. Jakby w pewnym momencie się ocknęłam, że ja bardzo dużo z siebie daję dla innych ludzi, a za mało dla siebie i dla swojej rodziny. Dlatego chcę po prostu złapać ten balans w tym wszystkim. I tak po prostu się stało. Stwierdziłam, nie no, muszę się ogarnąć i spróbuję coś z tym zrobić. Nie wiem, jak to do końca wszystko się potoczy. Znaczy, no to jest takie duże słowo, potoczy. No dalej będę fotografować, dalej będę robić to, co kocham i dalej pewno będę w pewnym sensie pracoholikiem, bo nie da się tego całkowicie odciąć. Ale chciałabym chociaż jakby troszeczkę zachować te ramy, żeby jakby zacząć żyć, nie wiem, biegać nie, bo biegać nienawidzę, ale zacząć gdzieś chodzić, coś tańczyć, chodzić na fitness, bo ja nawet nie miałam czasu obiadu gotować, no. Po prostu wydawało mi się, że ja cały czas pracuję. I większość z nas pewnie tak, no, wstajesz rano, jak pracujesz w domu, wstajesz rano, pijesz kawę, pierwsze co to obłączam komputer, siadam, zaczynam robić, okazuje się 3 godziny siedzę w piżamie, później jeszcze muszę coś zrobić, nie robię obiadu, bo nie mam czasu, przychodzi mój syn ze szkoły, mój mąż ogarnia jego lekcje, ja później znowu mam coś do roboty, także no jakby to wszystko jakby za bardzo się rozpływa i trzeba to troszeczkę ukrócić. Chyba zaczynam rozumieć, o co ci chodzi. W tym sensie, że praca fotografa jest tak fajna, że wydaje się, że jakby taki sen, nie, się spełniał, że jest... No tak, też zdecydowanie tak. Nagle się orientujesz, że kilka lat minęło, kilka lat już to robisz, że już masz jakąś tam ugruntowaną pozycję na rynku i w tym momencie może to jest taki czas, żeby też pomyśleć o tym, że receptą na takie długoletnie istnienie na rynku jest też to, żeby wyważyć gdzieś ten czas dla rodziny, dla siebie, dla pracy, ale też i może no właśnie na taką inwestycję w zdrowie, tak jak powiedziałaś o tym fitnessie, to mi się przypomniało o tym, o czym ostrzegali mnie tacy fotografowie, kiedy ja wchodziłem na rynek, że pamiętaj, żeby tam nie nadwyrężać kręgosłupa, bo to jest tam najczęstsze schorzenie fotografa i tak dalej. I jako młody człowiek myślisz sobie, takie rzeczy to tam później przyjdzie czas, nie? A to przychodzi szybciej niż się człowiek się wydaje. No na początku się nie myśli o takich rzeczach. Dopiero po pewnym czasie, jak się jest blisko 40, no tak jak ja już jestem, to no jakby zaczynamy widzieć, że to nasze ciało już nie jest takie, jak było kiedyś, sprawne. Więc no po prostu, ale ja nawet jakby te kwestie są dla mnie jakby drugorzędne. Po prostu stwierdziłam, że chcę zacząć robić też trochę dla siebie. Chcę zacząć w pewnym sensie troszeczkę inaczej funkcjonować. Chociaż ja nie mówię, że to, co się dzieje teraz, mi się nie podoba. Mi się to bardzo podoba, ale ja nie żyję sama dla siebie. Tylko żyję też dla innych osób.
I jakbym ja była sama sobie z singlem, to też by było całkiem inaczej, tak? A jeśli się ma już dzieci i męża, to jakby troszeczkę inaczej to wygląda i trzeba troszeczkę inaczej do tego podejść. Ale też kwestia jest tego właśnie, że często się mówi, że nie wiem, że po iluś tam latach fotografowie nie utrzymali się na rynku i na przykład zamknęli działalność. Ja uważam, że wielu fotografów nie dlatego zamknął działalność, że nie utrzymali się na rynku. Oni po prostu mieli już dość. Jakby to wszystko ich po prostu przerosło i dlatego zaczęli działać w innych dziedzinach, tak? Mhm. Ale co myślisz właśnie tak jest takim najczęstszym powodem tego, że ktoś zawiesza aparat na kołku i mówi, daruję sobie już ten zawód? Tak jak mówię, ten zawód jest bardzo eksploatuje, jak i fizycznie, tak i psychicznie. Teraz też jest kwestia tych mediów społecznościowych, no musimy być wszędzie obecni, tak, Instagram, Facebook, jakby trzeba to wszystko ogarnąć, do tego przychodzą maile, gdzie trzeba na to poświęcić z godziny, dwie godziny dziennie, plus sesje, tego jest ogrom i jeśli jest się samemu w firmie, to po prostu pewne rzeczy cię przerastają i jeśli nie masz pomocy u osób bliskich, no to nie jesteś w stanie tego ogarnąć. Po prostu. I zaczynasz zawalać pewne rzeczy. Ja też, jeśli chodzi o publikacje, to bardzo mało publikuję, ale nie ze względu tego, że nie mam co publikować, ale ze względu na to, że po prostu nie mam na to czasu, bo zajmują mi inne rzeczy, więc... No tak to wygląda. Wydaje mi się, że bardzo dużo też fotografów się wypala zawodowo, tak? Mi ostatnio jakiś kolega powiedział, że wypalił, że trzy razy, miał już wypalenie zawodowe trzy razy, więc takie rzeczy też się zdarzają. Mi się jeszcze nie zdarzyło, a fotografuję około 10 lat 6 zawodowo. Ale różne, to, czekaj, a ten kolega mówił, jak sobie z tym poradził, bo to trzy razy to i jeszcze jest fotografem, tak? Jest fotografem, nawet był u was kiedyś w podcaście. Nie będę mówić. No okej. Ale kurde, ja nie wiem, czy on mi wtedy powiedział, czy jakoś sobie z tym poradził. Chyba po prostu jakoś musiał, skoro jest nadal fotografem. Po prostu odpoczął przez chwilę i później znowu coś go zajarało. Ale ja też powiem szczerze, ja też widzę jakby po tej w mojej fotografii sensualnej, że jakby my fotografowie co jakiś czas potrzebujemy pewnych takich bodźców do zmian. Coś się musi zmienić, coś się musi zadziać. I ja na przykład jeśli chodzi o fotografię sensualną, to mam też tak, że ja muszę zmieniać miejsca. Miałam rok czasu swoje studio, było fajnie, super, ale już zaczęło mnie jakby trochę nudzić. No, musiałam teraz zmienić studio, jakby coś u mnie coś musi się dziać. Jakby nie potrafiłam chyba żyć w takiej stagnacji. Studia to jest duża zmiana. No duża zmiana, ale też jest kwestia, wiesz, my fotografowie ślubni, wydaje mi się, mamy o tyle lepiej niż fotografowie dziecięcy, noworodkowi czy rodzinni, którzy mają swoje własne studia, że my mamy ciągłe zmiany. Idziemy do innych ludzi, wychodzimy na śluby, wyjeżdżamy w różne miejsca, więc nam jest o tyle łatwiej. A ten, kto pracuje cały czas w jednym miejscu, to łatwiej mu jest o taką nudę. No powiem szczerze, że jakbym ja miała tylko fotografię sensualną, to ja nie wiem, czy ja bym potrafiła to robić przez 10 lat non-stop w tym samym miejscu. Mhm. No chyba bym, no nie, nie ogarnęłabym tego, nie dałabym rady tego robić. Ja potrzebuję mieć takie bodźce i chyba większość osób, które jakby posiada zawody artystyczne, muszą coś robić, cały czas coś robić, coś nowego. Mhm. I to nam też daje dużo inspiracji, nie? No ale czekaj, to teraz zmieniłaś studio właśnie z powodu takiej nudy, czy wyczerpania pomysłów na to, jak to ograć fotograficznie w kontekście sesji? Znaczy trochę czy tak, to jest ale tylko jeden było, z powodów. To był jeden z powodów, bo ja zmieniłam studio dlatego, żeby mieć po prostu większe. Tam to było za małe, mam dużo więcej sesji, jakby potrzebuję też miejsca na warsztaty, które prowadzę, tak to zawsze musiałam coś wynajmować. I jakby bardziej biznesowo też do tego podchodzę, że ono oczywiście jest droższe. Ale też sama zmiana miejsca bardzo dużo mi dała, bo przez ostatni czas jak przychodziłam, to już po prostu średnio mi się chciało przychodzić. I jak już czuję, że coś nie do końca, ja mam na przykład taką sytuację, że jak już czuję, że coś nie do końca mi pasuje, to już wiem, że czas na zmianę.
Nie wiem, może kiedyś będzie tak w ogóle w fotografii, że nie wiem, znudzi mi się fotografia kobieca czy ślubna i zajaram się zupełnie czymś innym. Nie wiem, może będę zbierała ogórki w jakimś innym kraju, nie wiem. Wiem, że coś, ja zawsze muszę mieć, coś mnie musi dopingować jakby do działania. Taki czynnik napędzający, nie? Tak, zdecydowanie. Co sprawia, chociaż że chce ci się tak, wstawać i działać. Dokładnie. Chociaż mnie też ludzie napędzają do działania, to też jest inna kwestia. Jakby sami moi klienci, którzy później, no bo tak jak mówiłam, nie tylko ja im coś daję, ale zdecydowanie klienci dają bardzo dużo mi. Dużo energii, no i ogólnie. A sprawa prestiżu też miała dla ciebie znaczenie, bo często jak się rozmawia z przedsiębiorcami z takich różnych branż, w których właśnie ten wizerunek jest ważny, to ja pamiętam też w sumie może taką anegdotkę opowiem, ale na studiach jeszcze miałem takie spotkanie z prezesem jednej z takich większych firm w Polsce, produkujących, uwaga, materiały budowlane. I on mi powiedział, że jechali z Gdańska na spotkanie z takimi przedsiębiorcami tam chyba w Łodzi, no i pożyczyli Audi, no nie, żeby się pokazać tamtym inwestorom, że tu taka firma prężnie działająca z wybrzeża, no i się tam udało podpisać kontrakt, a sam jak twierdził, właśnie jeździł jakimś tam Fiatem, dużym czy małym, już nie pamiętam, w każdym razie też sobie pomyślałem tak w kontekście tego, jakie przestrzenie wynajmujemy, czy też kupujemy jako fotografowie na studio, no to też mamy teraz do czynienia z klientami, którzy przychodzą do nas, nie? I dla nich też to jest ważne, gdzie przychodzą. Czy przychodzą do jakiejś nory obdrapanej? Wiadomo, no, już pomijam kwestię tych takich modnych miejscówek, że te industrialne jakieś takie przestrzenie fabryczne są modne. To wiadomo, ale też to miałaś na myśli, szukając jakiegoś miejsca tam w centrum Katowic? Znaczy tak, no ja zdecydowanie mi bardzo zależy na przestrzeni i akurat tak się złożyło, że znalazłam gdzieś dwa duże pomieszczenia z bardzo wysokimi, dużymi oknami, z bardzo jasne i narożne mieszkanie w kamienicy, więc ja jak je zobaczyłam, to po prostu oczy mi rozbłysło, powiedziałam tak, to jest na pewno moje miejsce. Więc no, miało to do mnie ogromne znaczenie. Wiadomo, że fajnie jest to, jak przychodzi do ciebie para, nie wiem, podpisuje umowę, jest fajne miejsce, wiszą twoje fotografie, zawsze jest, no fajnie. No jest to prestiżowe, ale jakby bardziej dla mnie to było drugorzędne znaczenie. Dla mnie bardziej miejsce do robienia fotografii było ważne, czyli żeby to było jasne wnętrze, żeby to pasowało do mojej fotografii i żeby też osoby, które do niego przychodzą, dobrze się w nim czuły. Sam klimat, myślisz, tak, że wpływa na twoją kreatywność, tak? O to chodzi? Zdecydowanie. U mnie zdecydowanie tak. Zdecydowanie, no. Jakby to myślisz, że jakbyś... Tak? Jakbyś nie miała tych sesji sensualnych, to myślisz, że wynajmowałabyś to miejsce, czy raczej nie? Wiesz co? No bo sama sprawa, idziesz obrabiać, nie. No to też wiadomo, że jest ważne. Znaczy, nie wiem, czy aż takie, znaczy nie jest jakieś super duże, bo ma 60 metrów, ale wiesz co, nie wiem. Nie mam pojęcia. No w pewnym momencie coś bym zaczęła wynajmować, bo tak jak mówię, muszę się wynieść z domu i zacząć ogarniać rzeczywistość życiową i usystematyzować pracę, ale nie wiem. Wiesz, to ciężko mi powiedzieć, nie jestem w stanie się na to odpowiedzieć, nie wiem. Nie wiem, co by było. Ja po prostu, ja jestem też taką osobą, która żyje tu, co się dzieje tu i teraz. Ja też za bardzo nie planuję dużo rzeczy w przód, wiesz, na przykład, nie wiem, za rok będę, nie wiem, po prostu w Bombaju albo, nie wiem, pojadę na super wakacje. Ja nigdy nawet nie planuję jakby wakacji w przód. Nigdy tego nie robię. Jakby żyję tym, co się dzieje teraz i jakby łapię te momenty, które się dzieją i które ciągną mnie do przodu. Ja jestem takim typem po prostu. I nie analizuję tego, co było za bardzo, bo twierdzę, że nie ma sensu analizować. Te rzeczy się po prostu dzieją i nie mamy czasem na nie wpływu. Nie ma co mówić, co by było, gdyby. Bez sensu to jest. W ogóle myślenie wstecz. I też za bardzo do przodu, bo też nigdy nie wiemy, co nas spotka. Tak jak teraz. Co masz na myśli? W kwestii wirusa. Aha. Ludzie są przerażeni. No zobaczymy, no nie wiem. No dobrze, to może pominijmy temat rozdmuchany medialnie. Dokładnie. Ja nie jestem też epidemiologiem, żeby się mądrzyć. Dokładnie. W
W każdym razie chciałbym, żeby kojarzono mnie z fotografią, a ty mówisz, że nie planujesz, ale wszyscy eksperci, tacy ci coachowie, oni mówią, a musisz zaplanować te 5 lat do przodu, gdzie chcesz być ze swoją tam firmą i tak dalej, to mówisz, że nie robisz takich długofalowych nie. Planów. Nigdy ich nie robiłam i kwestia nawet w ogóle tego ostatniego roku jest dla mnie w ogóle jakimś szokiem, że nie wiem, ktoś do mnie dzwoni, tak jak ty, czy ktoś mnie gdzieś zaprasza. W życiu nie pomyślałabym, że jakby moja osoba, czy tam moja fotografia jakby w pewien sposób... A tu już się krygujesz, tak? Nie, trochę. No przysięgam. No nigdy w życiu bym nie pomyślała, że jakby ja robię coś chociaż w małym stopniu wyjątkowego. Tak samo mówiłam ci o tych sesjach kobiecych, ja je po prostu robię. Ja nie wiem, widzę światło, które gdzieś tam opływa. No nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. Znaczy oczywiście na warsztatach tam tłumaczysz, trzeba tu, trzeba tam popatrzeć, patrz na nogę, patrz na rękę, patrz na to, zwróć uwagę, ale ja po prostu myślałam, że to jest mega łatwe. Serio. Mhm. To po prostu dlatego... może się urodziłaś z jakąś tam, powiedzmy, smykałką do danej specjalizacji fotografii. No ale wydaje mi się, że każdy z nas ma pewne... Każdy ma, ale właśnie jest kwestią tego typu, że niektórzy nie umieją wyczuć, w którym kierunku. Bo na przykład jest tak, że okej, robimy zdjęcia i nagle... tak jak każdy zaczyna, robi motyle, fotografuje samochody, nie wiem, cokolwiek robi i w pewnym momencie... Okej, dojrzewa do tego, że na przykład jego najsilniejszą stroną jest fotografia produktowa, dajmy na to. A ktoś myśli, że jego najsilniejszym elementem tam fotograficznym, czy też talentem jest fotografowanie noworodków, kiedy na przykład właśnie jest zupełnie co innego, no nie? I tak. to jest mi się wydaje, że kwestia tego typu, że no nie potrafisz zdefiniować, co jest twoim mocnym punktem w fotografii. Szukać. Trzeba szukać, zdecydowanie. Jeśli chodzi nawet o samą fotografię, ja dotknęłam chyba jakby wszelkie, oprócz fotografii pogrzebowej robiłam wszystko, jakby chociaż jeden raz. Więc wydaje mi się, że trzeba po prostu szukać i trzeba znaleźć swoją drogę i to, co cię jara, to, co cię kręci. Jeśli coś cię zacznie kręcić, to znaczy, że to jest to, co powinieneś robić. I ja też jestem daleka od tego, żeby robić wszystko, jeśli chodzi o fotografię, nie wiem, tu produktową, tu noworodki, tu tak ślubną. Już później, tak? Po jakby później, zrozumieniu tego, po czasie. Co lubisz. Zdecydowanie trzeba się skupić maksymalnie na dwóch takich dziedzinach, dlatego żeby klienci też wiedzieli, do kogo idą i żeby to było takie naprawdę spójne i to jest bardzo ważne. A myślisz, że ważne, żeby te dwie dziedziny, które sobie wybierzesz, one były w jakiś sposób pokrewne? Wiesz co, nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym. U mnie te dwie dziedziny jakby szły swoim tokiem. Czy to jest kwestia tego, że czasu nie masz potem na więcej? No, znaczy to na pewno. Jakby, wiesz, jak łapiesz różne gałęzie, to jakby do końca jakby nie umiesz się skupić na pewnych rzeczach. A jakby trzeba też tą swoją spójność budować, też wizerunkowo mi się wydaje, że to jest jakby też dość istotne, jeśli chcemy mieć fajnych klientów. I takich, którzy będą chcieli, żebyś to właśnie ty ich fotografował, a nie ktoś inny. Tak mi się wydaje. No ale to jest też dobrze łączyć na przykład właśnie sensualną fotografię ze ślubną, no bo to w zasadzie jest tak, że i tu są klientami głównie kobiety. Tak, no pomijam fakt, mnie jedno nakręca drugie. Tylko tak jak mówię, to nic nie było zaplanowane, wiesz. To jakby wszystko działo się po prostu... Działo się i do tej pory to się dzieje. Czyli co, że specjalizacja po prostu ciebie wybrała, nie ty tak. ją. Znaczy ja mówię, że ja po drodze trochę szukałam, wiesz, to. Mhm. Tylko kwestia szukałam, że to mi się podoba, to trochę mniej, trochę bardziej. Jakby później wkręciłam się w to, co mnie najbardziej jara. Zbliżamy się do końca, a powiedz mi, myślałaś nad jakąś taką myślą przewodnią, z jaką chciałabyś zostawić słuchaczy, jakąś radę, jakieś takie słowo na koniec? W sumie ciężko mi jest cokolwiek komuś radzić, ale wydaje mi się, że powinniśmy, tak jak cały czas, jakby wydaje mi się, że to przez naszą rozmowę się to przewija, żeby po prostu fotografować, znaczy, żeby być w zgodzie ze sobą, żeby fotografować to, co się lubi i w taki sposób, jak się to lubi i w taki sposób, żeby klienci w tych fotografiach widzieli nas, no.
I to jest jakby taka podstawa tego, żeby jak najmniej kopiować innych ludzi. Ja się oczywiście też podpisuję, dodam może jeszcze jedynie tyle, że do tego, co ty powiedziałaś o tej pokazywaniu tej swojej osobowości, że przez to troszeczkę się odróżnimy od innych fotografów. Zdecydowanie nas to odróżnia i chociaż teraz w gąszczu fotografów bardzo ciężko jest mieć takie indywidualne podejście do pewnych rzeczy i pokazać się w taki sposób jak nikt inny. Ale wydaje mi się, że troszeczkę się zagłębimy w to, co nam się podoba i będziemy to robić na swój własny sposób, to zawsze będzie to nasze. Nie będziemy się porównywać do nikogo innego. I to jest taka podstawa. I wydaje mi się, że to jest taki klucz, którym powinniśmy się kierować. Czyli to, co mamy w sercu i w duszy, to, co nam gra, powinniśmy pokazywać innym. I tacy klienci do nas wrócą. Tacy, którzy rozumieją to, co my fotografujemy i wtedy będziemy mieć bardzo mało problemów z klientami. Bo szczerze powiedziawszy, ja nie mam żadnych problemów z klientami. Jak słyszę gdzieś wokoło, że ktoś gdzieś coś tam źle powiedział, ktoś tam coś tam... Ja jestem od 10 lat i naprawdę miałam jeden, jedyny przypadek i to jeszcze, który tak naprawdę skończył się dobrze, bo jakby było tam jakieś nieporozumienie. Więc powinniśmy być otwarci i prawdziwi. Myślę, i wtedy że tutaj... będzie nam łatwiej, zdecydowanie łatwiej. W życiu osobistym i w życiu zawodowym to wiąże się ze sobą, prawda? Myślę, że tutaj się zgadzamy. To jest coś, co ja zdecydowanie pochwalam. Stawiam kropkę, żeby nie przedłużać podcastu. Dziękuję ci, Jagodo, za wizytę w audycji i za podzielenie się swoimi historiami. Myślę, że jakby ktoś miał pytania do Jagody, to może na grupie słuchaczy Niezłe Aparaty Podcast na Facebooku albo pisać bezpośrednio już do Jagody. Dzięki, Jagodo. Dzięki, bardzo mi miło i do usłyszenia. Dzięki serdecznie.